Niebo było papierem, a wszystkie morza świata atramentem, to i tak nie byłbym w stanie opisać tego, co się tutaj dzieje i co z nami robią. Tam, po drugiej stronie rzeki, jest aula. Udało nam się ją zrealizować. Tam jest oryginalna klepsydra. 4 września. Ostatnie pożegnanie. Stanisława. 34 lata. Sławomir. 10 lat. Mirosław. 9. Ojciec, mąż z pozostałą rodziną żegna. Co czuł mieszkaniec Sulejowa, który w jednej chwili stracił dom, żonę i dzieci? Możemy sobie to dzisiaj wyobrazić? Co czuł pilot, który tego dokonał? Jesteśmy w miejscu, które 80 kilka lat temu w zasadzie nie istniało. To było jedno wielkie gruzowisko. Sulejów został zniszczony w 80%. Ogromny wysiłek, jaki wykonali nasi przodkowie, ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie niektórych, doprowadził do tego, że Polska z tych ruin powstała. Sulejów dzisiaj zaczyna wyglądać coraz ładniej. W 1944 pani Maria straciła męża, wtedy też został zamordowany.
Z głębi ziemi już, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, ten od piasta, kraka, lecha. Ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby pojąć.